dziada, pradziada w Sosnowcu wychowany. Każdy dobrze wie, kto tutaj jest znany. Apolonia Chałupiec i Jan Kiepura. Sosnowiecka rzeczywistość nie jest ponura. Władysław Szpilman mieszkał przy Targowej. Józef Gałeczka dla drużyny sportowej. Bramki strzelał i Puchar Polski zdobywał. Tak naszą drużynę do boju porywał. Tak to Zagłębie w swojej wymowie. Jacek Cygan zachwycał zawsze słowem. Zwykł bawiać, jaka róża, taki cierń. Bez jego tekstów jakiś inny jest dziś cień. Mój pradziadek posztylionem był ostatni. Nie wiem, czy prowadził przez to byt ostatni. Ulica Modrzejowska była jego rewirem. Dzisiaj pewnie jeździłby tirem. Wstęp rozumiecie przecież. Sosnowiec przez to znany jest na świecie. Żarty, żarciki, wciąż o nim słyszymy. Dystans mamy, więc się bawimy. Czy na Ludowym, czy w Parku Sieleckim. W byłym księstwie Olkusko-Siewierskim. Po tym wstępie pragnę powiedzieć, jeśli tylko ktoś chciałby wiedzieć. W najstarszej dzielnicy właśnie pracuję. Tutaj swego stylu stale poszukuję. Taki dodatek do pracy anglisty. Zauważ, że każdy mój tekst jest czysty. Ma motywować was do pisania. Wszystkich tych, których jeszcze coś zgrania. Zachęcam was, piszcie teksty swoje. Z takich tekstów mogą powstać przeboje. Tak na marginesie muzyka niesie. Niedługo zima, wciąż mamy jesień. Korzystam z bitów darmowych z YouTube'a. Nie jeden powie teraz, to rapu podróba. To tak dla panów, to wszystko tworzę. Licząc, że komuś spodoba się może. Szczególnie tym, których spotykam w szkole. Piękne jest to, że gramy w jednym zespole. Teraz już wypełniam tylko swą wolę. Moje miasto odgrywa tu swą rolę. Szkolne środowisko, w którym funkcjonuję. Powiem szczerze, świetnie się tu czuję. Szanuj nauczycieli, przewodników swoich. Sam nim jestem, słyszysz to z ust moich. Oni cię prowadzą i mądrością służą. Mają wiedzę, cierpliwość i to dużą. Zawsze wysłuchają, chętnie pomogą. Możesz przychodzić do nich z każdą trwogą. To nie tylko nauczyciel, ale i przyjaciel twój. Co dzień pomaga ci niść nauki znój. I nawet w ogień za wami pójdzie. Dużo rzeczy też ci na sucho ujdzie. Chętnie wybaczy, jeśli przeprosić umiesz. Oznacza to, że człowieka szanujesz.